Halo, halo! Z tej strony Prezes Ziaro! Witam was, moi kochani widzowie, na kolejnym odcinku, gdzie prezentuję modyfikacje nadesłane właśnie od was. Dzisiejsze modyfikacje są grabie autorstwa by Agrofarm. Coś tam mu trochę pomogłem z logiem i tak dalej, nieważne. Jak widzicie, przed sobą macie Ursusa 4011 w kabinie czeskiej. Co to jest? Czy to będzie wydane? Co posiada? Mniej więcej posiada ciekawe rzeczy. Zaraz zobaczycie jakie. Jest to wersja poprawkowa poprzedniej 40. Na nowo poprawiam model, rozcinam, na nowo programuję. Całkiem inaczej jest wszystko ustawione w Giantsie. No i wam powiem szczerze, że animacje będą mega, bo tak jak wpisałem pod prezentacją Bizona, że pracuję nad animacją wchodzenia, tak mi się udało dokończyć animację i w tej 40 już to animację możecie zauważyć z dźwiękiem, czyli jak otwieramy drzwi to jest dźwięk, zamykamy drzwi to jest dźwięk i jest dźwięk jak siadamy na krześle, czyli sprężyna jak się porusza. No bajer ciekawy, zaraz zobaczycie jak to wygląda. Czy wydam? Jest to na standardowym skrypcie, nie ma tu żadnego skryptulu, a każdy sobie to może zrobić w farmingu. Bardzo łatwo to się robi, po prostu trzeba mieć głowę i wymyślić taki pomysł. Myślę, że jak się wam spodoba, to nagram poradnik jak to dodać, ale to tylko od was zależy, musicie zostawiać dużo łapek w górę i wyświetleń, nie tylko pod tym filmikiem, ale też pod innymi. Duże zasięgi jak zrobicie, to na pewno taki poradnik dostaniecie i będziecie mogli sobie do każdej modyfikacji dodać animację wchodzenia z animacją otwierania drzwi, z animacją dźwięków. Właśnie, animacja dźwięków, taki poradnik już jest na moim kanale, będziecie mieli w prawym górnym rogu playlistę poradników wszystkich, możecie sobie tam szukać. No i może z czasem właśnie dzięki wam doleci tam poradnik jak dodać animację wchodzenia, a naprawdę jest pryma sorta animacja. Trochę muszę przy niej poprawić troszeczkę dźwięki, albo nagram jeszcze raz nowe i myślę, że będzie pryma sort. Także jak widzicie jest 40 i tam są w tle jeszcze dalej te stare. Będzie prawdopodobnie wydam tą poprawkę. Gdyby nie ten szpital, nie ta operacja, już ta poprawka by wcześniej wleciała, na pewno. No niestety miałem troszeczkę przerwy. Kto wie, to wie, że miałem ten wypadek, tę operację. No ale już powoli wracam. Myślę, że wszystkie te stare ulepy, które tu mam na dysku, skończę i wydam przed premierą 22. Czyli Farminga 22. Też informacje macie na moim kanale. Co i jak, dlaczego nazwa taka, jeżeli ktoś nie słyszał, nie wie, no to też zapraszam, możecie oglądać. Więc przechodzimy do sklepu. Narzędziach i na samym końcu mamy różne. Wcześniej Agrofarm już wydał paczkę narzędzi. Dziś mamy grabie nowe i grabie stare. Także standardowo od początku zaczynamy od logu. Błędów żadnych nie ma i tak to wygląda w grze. Model jest w pełni wykonany przez niego. Programowanie, no to już ciut jest tutaj też i moja brocha, jak to mówią. Trzonek kolor to jest nie drewniany, a metalowy. Możemy wybierać, mamy taką paletę kolorów. Mi się osobiście wydaje, że ten chyba będzie najlepszy, albo ten jaśniejszy. Szkoda, że nie dodał Agrofarm trzonka metalowego, taki, że srebrny jak tłumik, że to z daleka widać, że to się świeci jak psu jajca. Tak udimy, taki urok. No ale myślę, że w Farmingu 22 taka informacja, że jak wejdę już w ten modding, to na pewno już będą szły tylko udimy na takich animacjach jak teraz. Tak jak mówię, dynamiczna kamera to jest standardowa animacja. Ta sama i animacja wchodzenia, to możemy wszystko dodać bez żadnego skryptu, więc to od razu by się pojawiło, jak tylko zacznę modding 22. No zobaczymy, jak to będzie ze zdrowiem i jak będzie z życiem dalej, bo wiadomo, dziś może być taka i to się przewrócisz i koniec z tobą. Ja tak miałem, no i cóż. Mamy kolejny kolor, czyli to jest ograbie, czyli te, co zgrabiają. I tu sobie ustawię może te niebieskie. Znaczy, wam pokazuję, a sobie ustawię, żeby to miało jakiś sens, to może w ten sposób. No i mamy jeszcze markę do wyboru, brak, metal, faktu, zmienia się naklejka, Steel, Unia, Fiskars, brak. No może sobie wezmę metal, fach, metal tech, sorry, mi się pomyliły, bo tych metalów to już jest tyle na rynku. To tak grabie nowe, zaraz wam pokażę, jak to działa. I teraz wejdziemy jeszcze ten grabie stare, czyli taki typ. Oczywiście Agrofarm kazał przekazać wam, drodzy widzowie, że te grabie zostaną wydane na 1000 subskrypcji na jego kanale. Nie tak, że już zostaną wydane dziś i koniec. Także będziecie mieli linki do niego, jak i link do pobrania, o ile wyda i o ile wbijecie. Spoko grabie, fajnie się nimi grało, testowało. Także mamy rodzaj stary typ, nowy typ, marka. No i znowu marka się zmienia, Steel, Unia, Fiskars i brak. No i mamy kolor, możemy zmienić tu kolor też.
Może sobie wezmę czarne, o, czarne, ale wezmę sobie stary typ, kupię. I teraz lecimy na pole, to sobie zminimalizuję. Przeniosę sobie te graby, bo one są podczepiane, wcześniej nie pokazałem wam. Chciałem włączyć chudy, a wyłączyłem nagrywanie, sorry. Lecimy dalej z koksem. Także zaniosę sobie te naprzód, a tamte na tył. I wam pokażę, jak to jest z zaczepianiem. W poprzedniej wersji podczepianie, czyli jak nagrywałem paczkę narzędzi, czyli tam widły, łopata i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca to działało. Oczywiście Agrofan poprawił i wydał wersję poprawioną, w pełni grywalną. Bardzo ludzi dużo się cieszyło. Mnie też to cieszy. Także mam nadzieję, że wam też to się spodoba. Teraz sobie na podejście rzucę tu bolca. O. Tu tego też nie było w poprzednich modach. I tu sobie przełożę z góry na dół. Oczywiście słyszeliście, dźwięk jest? Jest. Nie mam modyfikacji na manualne podczepianie, zapomniałem dodać. No ale bez tego też się obędzie. I teraz tak, żeby nie było, wyłączę chudy. Widzimy, jestem teraz na zewnątrz, klikam E, jak wchodzenie. Także jak widzicie, jest animacja wchodzenia z dźwiękiem, ze wszystkim. Może na początku ten farmer dziwnie siedział, no ale to jest taki urok farminga, jak nie robi czegoś na lua, więc albo tak, albo wcale. Mi się bardziej podoba taka animacja. Oczywiście jeżeli, powiedzmy, nie chcemy tego, no to chcemy to przewinąć, to po prostu bierzemy, zmieniamy kamerę i z powrotem zmieniamy i ta animacja się wyłączy. A jak wychodzimy, to normalnie wychodzimy, no ale animacja, jak to wiecie, animacje w farmingu, one się cofają, czyli z powrotem ona będzie wracała. A żem bubla odwalił. Wiecie, jak to jest w farmingu z tym zaczepianiem. Trzeba to podstawić do zaczepu, chociaż z 90 stopni w ten sposób. I to też trzeba przekręcić do, pewnie do 180. O. I mamy znów animację. Widzimy podczepiane. I tu też mam podczepiane w ten sposób na zaczep z tyłu. Tak to wygląda, takie jest podczepianie. Myślę, że spoko bajer, spoko to wymyślił, że chyba lepiej jest w ten sposób przewozić niż wcale, albo na przyczepę rzucić. I także możecie ocenić, jak się wam podoba animacja wchodzenia. Oczywiście mojego autorstwa to nie jest żaden konwert skryptów Lua z poprzednich farmingów, czyli tam Rockstara z 15, z 13 lub tam jeszcze wcześniej z 11. Nie. To jest animacja mojego autorstwa. Nie patrzcie się na to, bo to mówię, to jest cały czas w poprawkach. Nawet tumików jeszcze nie ma, chociaż będzie konfiguracja. Jeszcze jest sporo konfiguracji, no ale jeszcze pracuję nad tą wersją, więc animacja jest mojego autorstwa w pełni wykonana, jak i pomysł na wykonanie. Także jeżeli chcecie, aby nagrał poradnik, jak ją dodać, musicie gdzieś, no postarajcie się udostępniać moje filmiki inne niezwiązane z farmingiem, tam gdzie mam najmniej wyświetleń, najmniej łapek. Jak będą wysokie staty, zauważę to, to na pewno nagram poradnik, jak to dodać, a na pewno wiele osobom się to spodoba. Jesteśmy na polu, na którym sobie teraz zgrabię. Grabiami można nie tylko grabić słomę, można też siano i inne uprawy, o czym zaraz się przekonacie. Zapomniałem odczepić. Tak jak mówiłem, animacja wraca z powrotem, więc te drzwi się wszystko otwierają. Może z czasem wykombinuję, że to kamera, po kliknięciu wyjść, ona się będzie cofała. No ale raczej nic z tego nie będzie na standardowym skrypcie. Jak widzicie, czeska w 40 też możecie ocenić, jak to wygląda. No pisaliście pod poprzednim, właśnie rok temu, prawie jak 10 miesięcy jak wydawałem temu 40, pisaliście, że brak kabin dodatkowych. Teraz udałem czesko z 3PK, Perkinsa mojego autorstwa. Oczywiście zmieniłem szyby na bardziej takie ciemniejsze, bo moim zdaniem jest tutaj klimat, te szyby mają coś w sobie. No moim zdaniem, waszym nie musi się podobać, no ale każdy ma swój gust i tak dalej. To znowu wchodzimy. Dobra, odczepiłem sobie te widełki. I teraz wam pokażę, jak to działa. Tylko wiecie, zrozumcie to, że jestem po operacji, mam problem z nadgarstkiem prawym, a staram się już wszystko robić myszką prawą, więc moje te ruchy teraz w postaci poruszania się z grabiami mogą być, no, niefajne, mogą być, pewnie zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Także proszę o wyrozumiałość.
bo to jest wszystko jeszcze w trakcie prac nad moją sprawnością. No, w ten sposób sobie możemy jakoś wziąć? Nie jest tak źle, Dominik, ci powiem. Czy Dominik? I bierzemy w ten sposób i ciągniemy do siebie i grabimy i na kubkę. I z powrotem. I na dół do siebie. I mamy zgrabione już. I teraz z powrotem. Nie wiem, jakieś obrządki u krów, świń czy coś, słomę rozgarniać. To jest, myślę, że mega sprawa jest z takim czymś. Nie musimy się pierdolić, znaczy nie to, że pierdolić, no w farmingu takie rzeczy to są, myślę, że dla mnie jest na duży plus. Takie ulepszacze gry. Spoko, Bayer, no mega mi się wydaje, że na tym się... Osobiście nie gra farminga, żeby tak dzień w dzień, tylko jak coś to siedzę przy modyfikacjach, w ogóle teraz po tym wypadku siedzę ciągle w domu. Odcinek wleci pewnie tego dnia, kiedy będę miał zakończenie roku szkolnego, 4 TI. Klasa matura, no niestety z maturą nic z tego. Wiadomo, ręka jeszcze, ta sprawność nieodzyskana. No myszkę jako taką jeszcze trzymam, ale to chwila i zaraz boli. A wpisanie długopisem czy coś takiego odpada. Jeszcze tej sprawności nie mam w ręku. No jeżeli rehabilitanci nie pomogą, nie naprawią mi nadgarstka, to na pewno czeka jeszcze mi jedna operacja. No jeszcze jest druga operacja, wyjęcie tych drutów, tych metali z łokcia, no ale to musi się wszystko zrosnąć, ten sztuczny łokieć tytanowo, metalowo, platynowy, jak tam lekarze mówili, że dopiero będą mogli mi to wyjąć. No i jeszcze długa rehabilitacja, dużo przede mną, no ale nie taką miałem wizję na początek dorosłego życia. Myślałem, że skończę szkołę, idę do pracy i z tym YouTube'em dam sobie spokój, bo będę pracował. Może w zawodzie, może w innym zawodzie, ja tam wiele zawodów potrafię i tam nie boję się żadnego zawodu. Okazało się, że będę siedział jeszcze przez najbliższe pewnie pół roku albo jeszcze dłużej w domu na chorobowym, to nieźle. No ale w to miejsce YouTube'a możemy rozkręcić. Tak jak widzowie się dziwili, że 3 odcinki w tygodniu wpadły i z czego to były modyfikacje prawie. No, co mam innego do roboty, jak siedzę i tak w domu? Nie mogę iść do garażu, nie mogę nic zdubać, coś tam porobię przy dużym Fiacie, no ale wiadomo, to tak tata głównie przy tym siedzi, bo ja nie mogę jakieś tam matowanie czy coś takiego pomóc przytrzymać. Wiecie, mój tata też pracuje, więc przy dużym Fiacie siedzimy tylko weekendami. W ten sposób działają grabie, tak wyglądają, mają taką animację, myślę, że to jest duży plus, zajebiście się na tym gra, każdemu polecam. No i wbijajcie do Agrofarma, na 1000 dostaniecie link. Tak, i tak jak mówiłem, chcecie, żebym nagrać poradnik, jak dodać animację wchodzenia? Wpadajcie na moje inne filmiki, zostawiajcie kciuki, subskrypcje, wyświetlenia, komentarze, tam gdzie, nie tylko pod filmikami, gdzie jest farming, ale też pod innymi. Jak będzie dużo statystyk, zauważę, że wszystko idzie w górę, to na pewno dostaniecie taki poradnik, jak i te modyfikacje z takim czymś dodanym już. Teraz ktoś sobie powie, że dlaczego tak chcę. Wiecie, po 1,5 miesiącach przerwy na YouTubie to te statystyki mi tak spadły, że mi to się nie opłaca nagrywać teraz na razie. Chociaż tam już w górę co nieco poszło, więc też bardzo bym chciał, żebyście mi pomogli wybić się znowu, na nowo. Tak jak to było w czas, jak wydawałem Bizona, no wtedy to było mega, no ale niestety los tak chciał i tak się stało. Także na ten odcineczek to będzie wszystko. Zapraszam do Agrofarma, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteś nowym widzem. Lajkuj, komentuj, udostępniaj, subskrybuj, no i dzięki, że jesteś. Trzymajcie się, cześć!